Jasne. Słuchajcie, ten czas minął wam gdzieś na przebraniu się i na przejechaniu jednak całkiem przez sporą część Berlina, bo to wszystko, co do tej pory się działo na Dorotenstrasse, czy też w szpitalu, to wszystko jest w centrum, obok wielkiej arterii Berlina, Unter den Linden, takiej jakby głównej części krwiobiegu miasta, głównej tętnicy. A wy, żeby dostać się do mieszkania Emily, musieliście przejechać do dzielnicy Kreuzberg. Można opisać tą dzielnicę będącą dalej na wschodnim, w wschodniej części miasta, trzema słowami, że mieszkają tam robotnicy, studenci i imigranci. Trudno powiedzieć w jakich proporcjach, bo nikt się tym szczególnie nie przejmuje, jest to bardzo też zmienne. Jest dużo kamienic obdrapanych, czynszowych, niezbyt dobrze się prezentujących. Słońce tutaj nie świeci już tak jasno. I w końcu zatrzymujecie się, może wzięliście jakąś taksówkę, żeby szybko tutaj dotrzeć, albo przyjechaliście jakimś tramwajem, to już nie ma dużego znaczenia. Przed taką obdrapaną, szarą kamienicą, gdzieś wokół kręcą się dzieciaki, które bawią się. Ludzie, którzy jakby prowadzą życie towarzyskie na ulicy, czy też na klatkach schodowych, tam zaczepiając się, rozmawiając. Wy gdzieś tak ciężko wchodzicie. No i w końcu zatrzymujecie się przed drzwiami Emilii. Ona mieszka sama, to jest małe mieszkanko, ale mieszka sama. No i tak stoicie na razie pod drzwiami, więc pytanie, czy jeszcze chcecie coś przedyskutować, czy od razu chcecie tam zapukać? Ja bym na pewno chciał się dowiedzieć, czy możesz nam coś więcej po niej powiedzieć, bo podejrzewam, że my ją trochę już dążyliśmy poznać. Tak, ona jest pod niektórymi względami taką bardzo archetypową Włoszką, to znaczy jest pełna życia, bardzo ma mocny charakter, jest rozmowna, lubi prowadzić rozmowę z ludźmi, słuchać ludzi. Ona studiuje historię sztuki. Jest osobą, która jest bardzo skoncentrowana na tym, żeby ten niewielki kapitał początkowy przekuć w duży profit, żeby coś wynieść z tych studiów, więc faktycznie mimo tego, że lubi się bawić, jest wesoła, to jednocześnie też nie zaniedbuje nauki. Nie wiem, czy chcesz jeszcze o coś dopytać. Idealnie. Mhm. Więc jak już przypomniałem sobie wszystko, co miałem sobie przypomnieć, to patrzę na Maxa, żeby prowadził, bo niespecjalnie chce mi się tam wchodzić do tej kamienicy. Ja pukam, ty rozmawiasz? Pukaj. Kiwam głową, nabieram też oddechu w płuca, bo no nie przychodzi mi to łatwo, ale w końcu, kiedy stajemy przed tymi drzwiami, pukam, żeby zmierzyć się z rzeczywistością. Mhm. Że to takie lekkie tutnienie w drzwi. Gdzieś to, co się wydarzyło, wciąż jest bardzo żywe w waszych umysłach. Ja sądzę, że gdzieś cały czas przed waszymi oczami widzicie ten moment, kiedy Lars upada, kiedy jego oczy stają się szkliste i martwe. Gdzieś może te ostatnie słowa, te ostatnie rozmowy z nim, to wszystko gdzieś tak się powtarza jak w kalejdoskopie i wychodzicie z takiego zamyślenia. W momencie, kiedy słyszycie kroki, to trochę potrwało. Albo ona spała, może na przykład o tej porze, jeszcze jest jednak sobota, albo nie śpieszyło jej się specjalnie, żeby otworzyć. No w każdym razie jest w domu. Słyszycie taki bardzo powolny krok. Przez chwilę chyba patrzy przez Judasza, ale widząc was, otwiera drzwi. Emilia jest naprawdę bardzo ładną, ma osobą, ma taką typową włoską urodę. Czarne, jak prawie węgiel, włosy, takie oczy, które zawsze się zdaje, że dużo widzą, ale wydaje się być taka śnięta, tak jakby była zaspana. Może faktycznie wyrwaliście ją ze snu. O, Bruno, Max, nie spodziewałem się was teraz tutaj. Byliśmy umówieni jakoś? Coś z Larsem albo coś? Możemy wejść? Tak, tak, oczywiście. Chodźcie. Naprawdę to myślałem, jest... że... Mhm. Myślałem, że zobaczymy się w nocy. Oh,
Ojejku. Zapomniałam. Ojejku, miałam przyjście. Wybaczcie, ale... Znaczy, pewnie Lars był niezadowolony. Lars nie żyje. Słucham? Patrzę na Bruna z takim spojrzeniem ewidentnie, co ty kurwa robisz? Nie tak ja to miało być. Jestem trochę w szoku, że to wystrzeliło, ale Lars umarł. Wczoraj przewrócił się i umarł. I dostał wylewu i byliśmy dzisiaj w szpitalu i zrobiono sekcję i Emily, bardzo mi przykro. Ona się uśmiecha, patrząc na ciebie. Podchodzi do takiej niewielkiej kuchenki, pod którą się już pali ogień. Umieszcza tam czajnik, nalewa wodę. Wiecie co, no i ja rozumiem, że to mogło być irytujące, że nie przyszłam, ale może bez przesady? To nie jest żart. Okej, a kiedy on wyskoczy? Nie wiem, przez okno, czy... Kurczę, chłopaki, no... Oddałbym prawą rękę do tego, żeby wyskoczył z okna. Lars dzisiaj nad ranem pojedynkował się z Bastianem. I wygrał, ale chwilę później padł bez życia na ziemię. Nie wymyślamy tego. Może to emocje, może coś po prostu... Może był chory, ale lekarz powiedział, że to wylew i podobno nie cierpiał. Widzicie teraz z jeszcze większym bólem, jak ona przechodzi przez taki podobny proces, przez jaki wy przechodziliście, ale wtedy wy nie widzieliście tego na swoich twarzach, a teraz widzicie praktycznie, jakbyście byli jakimiś obserwatorami, jakby to był eksperyment, w którym chcecie coś sprawdzić. Widzicie, jak po prostu tak punkt po punkcie jej mina, jej twarz z takiego trochę zirytowanego rozbawienia przechodzi w szok, niedowierzanie, w przerażenie. Jak widzę przerażenie na jej twarzy, to ja jej nie wytrzymuję i rzucam się do niej i łapię ją mocno w objęcia. Bo ja wiem, co to za chwileczkę nastąpi i ja nie chcę tego widzieć, dlatego chowam swoją twarz jej włosach i trzymam najmocniej, jak się tylko da. To może był mądry ruch, a może nie, dlatego że ty jakby czujesz jej ciało w tym uścisku i czujesz tak, jakbyś trzymał taką, wiesz, połamany mebel, który się za chwilę roztrzaska, który jakby tylko puścisz i on na drzazgi poleci we wszystkie strony. Czujesz, jakby ona tak zapadała się w sobie, jakby ona wręcz nikła w twoich rękach. I rzuć może z kością premiową, dzięki temu, że Max też jakby pomagał ci w tym. A ja sądzę, że na urok osobisty, ewentualnie na gadaninę, po prostu na ile sprawisz, że ona to jakoś przyjmie w taki sposób, że będzie że przyjmie to na siebie, a nie się załamie już tak całkowicie. Więc powiedz, co wybierasz? Fast talk, widzę, że gadaninę masz raczej niezbyt wysoką. To urok osobisty. Urok osobisty. Z kością premiową dzięki pomocy Maxa i jest to sukces. Bardzo dobrze. Więc jakby ona gdzieś tak opiera się na tobie. Ty Max, jakby coś robisz w tej sytuacji, bo po prostu widzisz, jakby no jakby ona była całkowicie oparta o Bruno i jakby zupełnie... Ja odwracam się tak jakby, żeby patrzeć na Maxa w razie czego, żeby jakby chciał coś powiedzieć albo zrobić, żeby widział, tak? Ja nic nie mówię, ale podchodzę do tej dwójki i tylko tak dość niezręcznie wyciągam dłoń, żeby położyć ją na ramieniu dziewczyny i też zaznaczyć swoją obecność i wsparcie. Ona tak w pewnym momencie tak jakby się ocknęła, jakby, i ty nie wiesz nawet, Bruno, czy ona jakby, no nie wiesz, czy zasnęła, to raczej nie, ale jakby wpadła w taki trans. I w końcu się tak lekko oderwała od ciebie i słyszycie takie absurdalnie brzmiące w tym momencie pytanie. Chcecie napić się herbaty? Jesteście głodni? Ja zrobię herbaty. Nie trzeba. Ja tu, siądźcie.
ja ją prowadzę do tego stolika i tak siadam ją na zydelku, podejrzewam. I pokazuję na Maxa, żeby tam obskoczył tą herbatę. Ale na pewno może... Może on tylko jest w jakimś ciężkim stanie, może to... Na ja pewno. Zostawiam to Bruno i faktycznie idę zająć się robieniem herbaty, trochę starając się puścić to mimo uszu, bo widzę w tym, co ona teraz przeżywa, faktycznie kalkę tego, co ja przeżywałem wcześniej i teraz jest to absurdalne. Ja mówię, on cię bardzo kochał. Rozmawialiśmy o tobie wczoraj nawet i on by zrobił dla ciebie wszystko. Pamiętaj o tym, cokolwiek by się nie wydarzyło. Zresztą nie musisz pamiętać, bo my ci będziemy o tym przypominać, wiesz, bo my ci pomożemy w każdy możliwy sposób, jak się to tylko da. I chcę powiedzieć coś więcej, ale tak naprawdę gubię się w swoich własnych słowach, opuszczam głowę i patrzę się na tą taką zniszczony obrus, który znajduje się w tym pomieszczeniu. Mhm. Ty dziś, Max, może masz najłatwiej, bo się zajmujesz taką prostą, mechaniczną czynnością. Gdzieś podgrzewasz wodę, wyjmujesz kubki z szafki, nalewasz tam w końcu herbaty. Ja nie... Widzę, że w tym momencie jakby to puściło. To jest tak, że ona przez parę minut gdzieś zanosi się takim szlochem. Ona przez parę chwil gdzieś wyrzuca ten potok, taki gdzieś z niej wypływa i gdzieś tylko słyszycie takie dziwne słowa, które ona wypowiada gdzieś. Też coś cicho po włosku mówi, tego nie rozumiecie, ale gdzieś słyszycie te słowa, które ona mówi po niemiecku, że ona wiedziała, ona domyślała się, że stanie się jakaś tragedia. Gdzieś w tym potoku łez, emocji słyszycie coś takiego, co wybrzmiewa. Kiedy stawiam przed nią filiżankę z herbatą, zerkam na nią. Co masz na myśli? Nikt tego nie mógł przewidzieć. Ja po prostu wiedziałem, że stanie się coś strasznego, ale ja nie chciałam w to wierzyć. Ja myślałem, że po prostu jestem zmęczona, że to wszystko przez naukę, że to po prostu jest tylko przewidzenie. Ale on, co widziałaś? Ale on... Ona jakby znowu gdzieś zapada się w sobie przez chwilę, jakby nie słyszała twojego pytania, Max. I tylko mówi... Ale... Czy on cierpiał? Czy go bolało? Czy coś powiedział przed śmiercią? Przepraszam. Za co? Za co on mógłby przepraszać? Nie wiem, wymyślił sobie coś, nie miał za co przepraszać. On ale... chyba też wiedział, że coś się będzie działo. Koszmary go dręczyły i... Może to objaw choroby, może jakieś choróbstwo go męczyło, może... Wiecie, co to się teraz dzieje. Brudna woda, albo po prostu. Nie wiem. To jest jakaś jedna wielka paranoja. Ja nie rozumiem. Ta śmierć, ona nie mogła być przypadkowa. Nie po tym wszystkim, co się wydarzyło w tym tygodniu. To nie może być tak po prostu samo z siebie, albo ja... Czy wy wierzycie w to, że to, co jest wokół nas, to nie jest cała nasza rzeczywistość, że jest jakaś inna siła, Bóg, przeznaczenie, duchy, demony, cokolwiek? Ja patrzę na nią i potakuję, starając się wyglądać przekonywująco, bo mi się wydaje, że jej pomoże, jak będzie się wygadywać, więc kiwam głową, jak ona to mówi. A ja zupełnie nie czytam atmosfery w pokoju teraz i mówię, to zupełnie naturalne, że w chwilach takich jak to staramy się znaleźć pocieszenie w myśli o jakimś, o religii, o Bogu.
Nie, Max, nie, tu nie o to chodzi, to nie chodzi o pocieszenie, to ona jakby tak zrywa się w takim jakby natłoku w tym momencie emocji i takiej energii, która gdzieś w niej się pojawiła i tak zaczyna nerwowo chodzić, tak balansując pomiędzy tą taką właśnie tym takim dynamizmem, a dalej płaczem i takim smutkiem głębokim. On... To musi być jakoś związane, to co ja widziałam i to co teraz się wydarzyło, to nie wiem jak, ale to musi się jakoś łączyć, to czemu ja temu nie zapobiegłam, czemu ja tego nie powiedziałam wcześniej, czemu Usiądź i opowiedz nam wszystko, na spokojnie, my tu będziemy z tobą, nam się nigdzie nie śpieszy, usiądź i mów do nas, po prostu do nas mów, my jesteśmy tu dla ciebie. Ona tak na chwilę się zatrzymała, w końcu siadła. Przez chwilę zaległa taka cisza, się zastanawialiście, czy ona w ogóle pamięta to, co miała wam powiedzieć, jakby została w tym samym miejscu rozmowy, w którym wy się zatrzymaliście. Jak się odwróciła na chwileczkę, tak gdy stawała, to ja tak spiorunowałem Maxa wzrokiem. Pokazałem, żeby wyrzuciła z siebie jakby trochę więcej. Mhm. I ona po chwili tak podnosi głowę i mówi... To chodzi o to, że we wtorek i w czwartek spotkałam się z Larsem na randce w Tiergarten, tak jak zazwyczaj bardzo lubimy. Lubiliśmy to miejsce. Szczególnie teraz, jak jest ciepło i wszystko kwitnie. Siadaliśmy sobie i czasami robiliśmy pikniki, czasami po prostu spacerowaliśmy i rozmawialiśmy. I zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia, jak szłam i mieliśmy się spotkać przy takiej altance, tam już w środku parku, gdzie zawsze się spotykaliśmy. Jakby macie wrażenie, jak ona to mówi, to jakby cały czas użycie tego czasu przeszłego, tak jakby sama sobie w taki trochę masochistyczny sposób wbijała gwóźdź gdzieś w oko. Ale jakby tak jakby trzymając się, nie wiem, chęci takiego mówienia prawdy, gdzieś cały czas mówi w tym czasie przeszłym. I zarówno za pierwszym, jak i za drugim razem, kiedy szłam tam, to miałam taką wizję. To znaczy widziałam dziwne rzeczy, które działy się na moich oczach. Widziałam, jak po alejkach ciekło strumienie krwi i słyszałam jakieś krzyki zewsząd, tak jakby ludzi w bólu, w agonii. Nie wiem, jak to opisać. I to za pierwszym i za drugim razem bardzo szybko znikało. Myślałam, że byłam po prostu zmęczona. To się kilka razy wydarzyło? Za pierwszym i drugim? Tak, tak. Właśnie się łapię na tym, że chyba nie powiedziałem, o co dopytywać. Tak, tak. Tak. I we wtorek, i czwartek. A później, jak już wróciłam do siebie w czwartek wieczorem, to widziałam coś podobnego, jak czytałam moje podręczniki, jak się uczyłam. Znaczy widziałam, jak z podręczników jakby lała się krew. I nawet niektóre rzeczy później miały ślady krwi. Na fotelu, na moim ubraniu. Chociaż nie wiem, może mi się to tylko zdawało, bo później wszystko było czyste. Ale myślałam, że oszaleję. I nagle usłyszałam w swojej głowie głos, który mi powiedział, że jak wyrzucę wszystkie książki z mostu Oberambrykę do Sprewy, to wtedy to zniknie. Ja nie wiedziałam, co zrobić. Już sama myślałam, że może mi się to śni, może to nie jest rzeczywistość. I wzięłam te podręczniki, poszłam od razu i wyrzuciłam te książki do wody. Był niemiecki głos? Tak, chyba tak.
Zerkam na Bruno, unosząc lekko brew, bo ja oczywiście tutaj racjonalizuję i gdzieś widzisz ruch zaczyna moich... się gotować, nie? To już jest widzisz tak... ruch moich warg. Zaciśnięte kłykcie i tak. Mówiłaś o tym Darsowi? Nie chciałam o tym mówić, bo była taka miła atmosfera. Tak romantycznie było. Uznałam, że to po prostu przemęczenie nauką, że nie ma tutaj o czym dyskutować, bo to jakaś głupota. Słyszałam po prostu, że ludzie jak są bardzo zmęczeni, to różne dziwne rzeczy się z nimi dzieją. Ale wy musieliście ze sobą rozmawiać, no bo on też miał takie dziwne sny. To może jedno od drugiego te złe myśli przeszły po prostu tak, na was. Tak, wspominam o tych snach, ale wtedy uznałam, że tym bardziej nie powinnam go obciążać jeszcze tym, bo te egzaminy i to wszystko i... Ja naprawdę myślałam wtedy, że to tylko przypadek, tylko nasza psychika, ale teraz wiem, że to musiało być jakiś zły moment. I gdybym nie zlekceważyła tego, to on by żył. Jakby jej głos się tak załamał i znowu zaczęła bardzo mocno szlochać. No ale co mogłabyś zrobić? Przecież on miał wylew, to przecież nie jesteś lekarką, no nie da się podtrzymać. Nie, to nie był wylew, rozumiesz, Bruno? To nie był wylew. To musiało być coś nadnaturalnego, jakiś demon, jakiś nie wiem co, ale takie rzeczy nie dzieją się przez przypadek, rozumiesz? To nie ma tak, że dzieje się jedna taka rzecz, druga taka rzecz i później nagle ktoś przez przypadek umiera, rozumiesz? Takie rzeczy się Emilius, dzieją. Spokojnie, takie rzeczy nie istnieją. A ty jesteś wrażliwa wszystko... przecież, to pewnie czułaś te wszystkie jego emocje i twój... Świat to coś więcej niż tylko my, rozumiecie? Tak musi być. Musi być coś duchowego, dobrego i złego, tak jak ludzie. I dostałam ostrzeżenie, które zlekceważyłam. A przecież wyrzuciłaś te książki, wina. Zrobiłaś to, co miałaś zrobić. Tak, ale nie ostrzegłam Darsa. Może gdybyśmy coś zrobili, nie wiem, poszli do egzorcysty. Przepraszam, Emilio, ale to głupstwo. Nie mogłaś, nawet jakbyś go ostrzegła, to nic by nie zmieniło. Nie miał na to wpływu. Byłem przy nim. Widziałem, co się stało. On by się martwił, tylko by się martwił i nic dobrego by z tego nie wyszło. A ty byś się martwiła jeszcze bardziej, bo gdybyś to powiedziała, to potem byś wymyśliła znowu, że mogłaś coś więcej zrobić. Że wywieźć go z kraju albo, nie wiem, zamknąć go w mieszkaniu, żeby tylko mu się nic nie działo. Dobrze, że cię tam nie było wczoraj. A on ma ubranie? Może mu trzeba przywieźć jakieś ubranie? Nie, ma wszystko. Ja się wszystkim zająłem. I tak? Już tak. I napisałem do rodziny i pogrzeb będzie i wszystkim się zajmiemy. Moja droga, znasz Bastiana Unterbergera? Tak. On mnie wtedy widział. Tam był na tym moście i się śmiał, jak przechodził obok mnie. Ja daliłem się jak najszybciej. Nie chciałem z nim rozmawiać. Czy istnieje szansa, że ten głos, który słyszałaś, nie był jego głos? Może on chciał dla żartu skłonić cię do czegoś takiego, żeby móc się potem wyśmiać? Nie, to na pewno nie był jego głos. Ten głos brzmiał tak dziwnie, tak nieludzko. Jakby to był jakiś demon. No, on wtedy w ogóle nie był sam na tym moście. On szedł z jakimś kolegą, kimś z tej waszej korporacji. O,
obaj się śmiali. Myślę, że Max nie stara się już wyciągnąć z niej wiele więcej, bo też ta kondycja, w której się oboje znajdują, stan, w którym się oboje znajdują, nie sprzyja wypytywaniu. Zamiast tego stara się faktycznie być teraz przez tą chwilę dobrym przyjacielem i ją po prostu pocieszać. Tak, widzicie w pewnym momencie błysk w jej oczach. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Wtedy w Tiergarten, jak się miałem spotkać z Larsem i miałem te wizje we wtorek i w czwartek, wtedy, kiedy się to działo, w oba dni widziałam, jak obok mnie przechodzi taki dziwny, strasznie człowiek. Taki bardzo wysoki, strasznie szczupły, taki kościsty wręcz. I miał takie bardzo wyłupiaste oczy. Dziwnie wyglądał, jakby w zasadzie był jakiś zdeformowany. Jakby te oczy takie, nie wiem, czy jakaś wada genetyczna, czy coś takiego, ale czy jakiś chory może. Ale jeszcze chciałam go i za jednym i za drugim razem. Patrzył na mnie tak, jakby był zainteresowany mną, ale szybko odchodził. Nie zdążyłam nawet ani za jednym, ani za drugim razem do niego podejść. Nie naprzykrzał się wam? Nie. Może to ten demon. Może on przyjął ludzką postać, żeby mnie straszyć jeszcze. I ostrzec. Ja staram się odwrócić już rozmowę raczej w tym, co zamierza. Staram się ją wypytać, tak, czy ma gdzie pojechać, czy nie ma problemów z lokatorami, z najemcą, czy jest coś, co możemy dla niej załatwić. Po prostu staram się ją zagadać takimi prozaicznymi, ludzkimi sprawami. No, w szpitalu uniwersyteckim. Muszę do niego pojechać. Oni już tam na razie nikogo nie będą wpuszczać, bo on już w kostnicy jest. No tak, ale... Poczekaj chwilę, zobaczysz go w domu pogrzebowym, będzie... Nie, ale jestem chyba jedyną jego najbliższą osobą. Ja muszę zobaczyć, czy wszystko z nim w porządku, czy tam jest dopilnowany cały proces, to co trzeba zrobić. I poczekam, aż ktoś przyjedzie z domu pogrzebowego, żeby nie pomylili ciała. I też, żeby tam ktoś z nim był, po prostu. Tak. Ja patrzę na Maxa. Wszystkim się zajmą na miejscu, to nikt nie myli ciał, to... Ale ja nie wiem. Przejmujesz się ja za nie bardzo. Wiem, Max. Ja nie wiem, jak tutaj jest. My już tam takiego rumoru narobiliśmy w tym szpitalu, że oni na pewno nas zapamiętają. Jak nie... To na pewno. Rzecz, zobacz na Maxa. Jego się nie da pomylić z nikim innym, więc Bruno wrażenie zrobił. Się na rodzinę swoją do trzeciego pokolenia wstecz. Na samego Kaisera. Ten jeden lekarz to wyłysiał od razu, jak na mnie zobaczył, zaczął salutować. Co? No, wszystko to nie martw się. Wszystko jest załatwione. To co, mam tu siedzieć i tak czekać? Na co? Na kogo? Tam przynajmniej jest. Tak patrzę na nią i tak, może masz jakieś koleżanki, z którymi mogłabyś porozmawiać, albo jak nie, to możesz z nami rozmawiać. My tutaj, wiesz, to...
Okej, Bruno. Nawet to... możesz u nas zamieszkać. To... Bruno, poprosiłbym cię jeszcze o jeden rzut na gadaninę właśnie, albo na urok osobisty. Ewentualnie perswazja też wchodzi w grę w tym wypadku. No i co? I rzucaj. Proszę sobie wybrać. Czy ja też mogę? Bo myślę, że też uczestniczę w tym uspokajaniu. Spoko. I... Spoko. Więc rzućcie obaj. Wystarczy, żeby z was miał sukces w tym wypadku. Bez uroku osobistego spróbuję. Porażka u Maksymiliana i porażka u Bruna. No niestety, no może to jest to trochę tak, jak, że jak Włoszka się w czymś zaweźmie, szczególnie Włoszkę w emocjach, to nie odwiedziesz się od tego. Ona jakby wstaje i tak w takim amoku zaczyna organizować sobie rzeczy, które gdzieś weźmie do torebki. Nie, ja nie mogłabym, on leży tam sam, tam w tym zimnym, stalowym czymś, on tak, ja chcę być blisko niego, póki nie wezmą go. Ja tam ja muszę z... być. Wszystko będzie ze mną dobrze, nie musicie się o mnie bać. Ja nie oszalałam. Ja się do niego zatroszczę. Ja tak patrzę, jak ona to ogarnia i jej mówię tylko jedną rzecz, żeby... Pamiętaj, żebyś powiedziała, że jesteś z rodziny, inaczej cię nie dopuszczą. Siostra, kuzynka, żona, cokolwiek, ale tak. Inaczej... Powiem, że jestem żoną. Ja zerkam na nią, zerkam na Bruna i tylko kiwam głową z rezygnacją. Po części ją rozumiem. My chyba wyjdziemy razem z nią, zamówimy jej taksówkę, dopilnujemy, cofniemy ją, żeby zamknęła drzwi, bo wybiegnie oczywiście, zostawiając je otwarte. Ja tam gdzieś zgaszę jeszcze w ogóle ten gaz, który był pod czajnikiem. I chyba odprowadzimy ją wzrokiem, jak będzie odjeżdżać. Mhm. Ona wam jeszcze podziękowała, bardzo mocno was uścisnęła i gdzieś wymamrotała takie, że nie zapomnę nigdy, że byliście teraz tutaj i pomogliście. Spojrzała na was jeszcze i wsiadła. Widzicie, jak ten samochód odjeżdża. Biedna dziewczyna. Twarda jest. Ale... Poradzi sobie chyba, prawda? Widzisz, że Max patrzy na ciebie i nie odpowiada na to pytanie. On nie jest z nią aż tak blisko, jak był z Larsem. Zdecydowanie nie jest tak blisko, więc... Nie wiem. Czy to ma znaczenie jeszcze w ogóle? No, jaśniło się, skąd ta głupia karykatura się pojawiła. Ale przez moment myślałem, że to on rzeczywiście... nie wiem... Schował się za drzewem, plodł jakieś farmazony tej dziewczynie i ją wyprowadził z równowagi. No ale jeżeli nie on, to kto? Może po prostu zmienił głos, nie wiesz, może chodził na jakieś kółko aktorskie. On na jedyne kółko, na które może chodzić, to kółko rolnicze. Albo, nie wiem, jakieś kółko sprzedawców obwoźnych, albo coś takiego. Myślisz, to... że on byłby w stanie coś takiego wymyśleć? To burak jest, no. Ale te halucynacje, to jest zastanawiające. Może gaz, bo wiesz, oni tutaj przebywali często, może tam gaz się ulatnia. Albo rury stare są, to tak jak w Rzymie było. Wiesz, to jakiś ołów tańszy ktoś podmienił i to by wyjaśniło też, że tutaj Larsowi coś się stało. Może to obuw był, to coś, to i on się wytrącił. Czy ty widziałeś kiedykolwiek ołów, który ugina się pod palcami? No ołów się ugina pod palcami, to tak działa. Jak rozgrzany jest. No to... Nie wiem, może jestem taki silny. Cholera jasna, Max, daj spokój już. Chodźmy do domu, chodźmy się wykąpać, ja śmierdzę jak cap. Trzeba będzie pogadać z ludźmi, może do dziekanatu pójść. No i wiesz, ogarnąć te wszystkie rzeczy. Nic się nie klei, Bruno. Ja oczywiście mówię to już
Idąc za tobą do taksówki, spolegliwie. Wiesz, a ja złożę, co ma się kleić? To chłop nie żyje. Był chłop, nie ma chłopa. No dobra, ale w ogóle co to był za... Słyszałeś, mówiła coś o jakimś zniekształconym człowieku na placu, tam gdzie randkowali. Chcesz szukać go? Berlin jest dużym miastem. Nie wiem, kurwa. Mój przyjaciel nie żyje, Bruno. Ja nie wiem, co mam... Masz siedzieć w taksówce, jeździć po mieście i gadać pierdoły, bo to jest jedyna rzecz, którą możemy teraz robić. I dobrze, że gadasz, bo ja też gadam i ja chciałbym, żeby to miało jakiś sens, ale to nie był łów chyba, wiesz? To... I wyciągam tą kartkę, jak siedzimy z tyłu w taksówce i tak rozwijam papier, żebyśmy mogli jeszcze raz spojrzeć na szybki szkic tego grotu. A my szkice musimy robić, bo to jest na zajęciach, więc on jest dokładny. Widać wszystkie linie, jest troszeczkę powiększony, jest nawet jakaś podziałka. Ja dorobiłem, żeby była wielkość widoczna i wpatruję się w to. Dojeżdżacie do akademika, do siedziby waszej korporacji, tak też to można ująć. I kiedy tam wchodzicie, trochę się czujecie, jakbyście byli trendowaci, bo czujecie na sobie te spojrzenia ludzi, którzy do was nie podchodzą, ale się na was gapią, mniej lub bardziej próbując to ukryć. Odnajdujecie swoje pokoje. Idziecie do łazienki, która jakby opustoszała całkowicie, nie ma tam ani jednej osoby. I gdzieś kiedy wychodzicie, trochę odświeżeni, trochę bardziej się już czujecie dzisiejsi niż wczorajsi. Cały czas jakaś taka chmura jakby wisiała nad Dorotenstrasse 105, nie? Nie ma za bardzo rozmów. No wiadomo też, że część ludzi po prostu dosypia po imprezie, ale po prostu jest tak, jakby gdzieś tutaj bomba wybuchła praktycznie. No i w pewnym momencie pewnie zirytuje już kolejne spojrzenie, które jest rzucane. Jak będę stał gdzieś na korytarzu, to podejdę i zacznę pukać w okno. Tak głośno, miarowo, czekając, aż się ludzie zbiorą dookoła, bo podejrzewam, że ich to zaciekawi. Mhm. Część przychodzi, nie? Oczywiście nie wszyscy. Nie widzicie gdzieś tak, no, jednej trzeciej przynajmniej ludzi z różnych zapewne przyczyn. I tak patrzą na was takim spokojnym, stalowym wręcz spojrzeniem. I mówię tak bez przekonania, że Lars miał wylew i nie cierpiał i że nie można było tego przewidzieć. Wspominam też, że złość na Bastiana na pewno tutaj nie pomogła, bo kto by się nie zdenerwował, gdyby zobaczył taki paszkwil. I mówię, że jeżeli będzie jest coś wiadomo na temat pogrzebu, to znam znać wszystkim. Wywieszę w holu. Nikt nie jest winny. W końcu odzywa się jeden ze studentów. Bardzo przykro Larsa. Nie powinien tak szybko umierać, ale nikt nie jest winny chyba, prawda? Ja szukam wzrokiem Bastiana, jeżeli tutaj jest. Nie, nie ma. Nie ma. No to ja mówię całkowicie bez przekonania. No nikt nie jest winny. A ja nie komentuję. Widać, że coś mnie gryzie, że nie chcę przyznać tego głośno. Że nie było w tym niczyjej winy. Wiecie, że to pytanie jakby było chyba tylko początkiem do tego, co chciał powiedzieć ten student. Marian Kruger. On jest jednym ze starszych członków, takim, można powiedzieć, jest trochę w zarządzie tej korporacji waszej. Mówi, no właśnie, czyli nie będziemy roztrząsać tej sprawy, nie będzie jakiegoś robienia wendety, zmszczenia się, ani innych takich historii, prawda?
zerkam na Bruna. Biorę sobie chwilę na oddech. Nie. Chyba nie będzie żadnych vendet. Chyba, że okaże się, że kryje się za tym coś więcej. Tutaj ja wiem, że z Brunem na pewno w taksówce ustaliliśmy, że będziemy spokojni, że wyjawimy tą wersję z wylewem i tak dalej, ale widać, że mi trochę nerwy puszczają. Także zobaczymy. Marian patrzy na ciebie przeciągle, ale gdzieś może się domyślać, w jakim jest tej stanie, więc odpowiada tylko: tak, zobaczymy. Nerwy na wodzy przynajmniej, panowie. Nerwy na wodzy. Bo to Larsowi już na cholerę nie jest potrzebne. No, trzymajcie się. Dajcie znać, jak już coś będzie więcej. Damy, damy. No i ludzie się rozchodzą. Ja go jeszcze tak złapię za rękaw. Poczekaj. No. Powiedz mi, a od kiedy my mamy zwyczaj kpicia z kobiet, pienia z kobiet? Przypomnisz mi? Mamy gdzieś wpisane u nas? Było parszywe. W statucie? Było parszywe i niehonorowe ze strony Bastiana. Nie podobało mi się to, nie śmiałem się. Zgłaszam wniosek do sądu koleżeńskiego o ukaranie tego człowieka. Powinien to odpokutować. Jeżeli nie potrafi się zachowywać w stosunku do koleżanek, to jak będzie się zachowywać w stosunku do naszych sióstr bądź matek, kiedy będzie miał okazję je spotykać. A chyba tego byśmy nie chcieli uniknąć, więc co jak co, ale nauczka jest mu potrzebna. Jasne. I to nie nauczka od kochanka, tylko od kogoś, kto jest... kto nie ma gorących myśli. Bo sam jak powiedziałeś, nerwy już tutaj nikomu nie pomogą. Dostał po gębie dwa razy, ale faktycznie masz w jakimś stopniu rację. Tyle, że ja bym sugerował, żeby nie robić tego ani dzisiaj, ani jutro, dobra? Pożegnajmy Larsa. Za tydzień czy dwa o tym znowu pogadamy. Jak nikt nie będzie w emocjach. Pogadamy o tym, zdecydowanie. Ale rozumiem cię. Szanuję, zapamiętam. Podaję ci rękę, nie? Jakby wiesz, że sprawa jest załatwiona, nie? Ciska ci tą rękę mocno. Ja wdzięczam się też mocnym, ale krótkim takim uściskiem. Nie wiem. Patrzę na Maxa i nie mam pojęcia, co mam tutaj robić, no bo to wszystko mi przypomina o Larsie, o tych czasie, który tu spędziliśmy. Ja ciągle mi się wydaje, że ten Bastian gdzieś wyjdzie tutaj za rogu i go po prostu zmiotę z planszy. Więc Max, może gdzieś pójdziemy. Może wyjdziemy stąd w cholerę. Upijemy Max... się, przegramy trochę pieniędzy albo cokolwiek, byle nie być w tym miejscu. Ja cię w tej chwili średnio słucham. Trochę pogrążony we własnym świecie. Nawet nie słyszałem tego, jak próbujesz pociągnąć Bastiana do jakiejś tam odpowiedzialności. Ja cały czas kurczowo chwytam się tego, co zostało nam po Larsie i gdzieś w głowie mi świta to echo waszej rozmowy o tym, co mu się śniło, o tym symbolu, który tak sprawnie, ku mojemu zaskoczeniu, zidentyfikowałeś. I jestem przekonany, że mamy tutaj różne książki z uczelni i tak dla uspokojenia ducha chcę po prostu poczytać sobie o symbolu Dingir, o czymś, co tak mocno wyryło mi się w pamięci w związku z Larsem, z jego ostatnimi chwilami tak naprawdę. Aha. Dobra. Być może pozwoli mi to lepiej zrozumieć to szaleństwo, które wokół mnie się dzieje. Ja machnę na ciebie ręką, jak widzę, że się oddalisz taki półprzytomny i też będę chciał coś zrobić. Skoro ty nie chcesz pójść, no to ja pójdę, ale pójdę do pokoju Larsa i postaram się spakować jego rzeczy. Przynajmniej te najważniejsze. Oczywiście. W takim razie,
Ty, Bruno, wchodzisz do tego pokoju, w którym byłeś wielokrotnie. Mnóstwo rozmów tutaj odbyłeś. Mnóstwo wesołych chwil, mnóstwo frustracji związanych z nauką, bo przecież Lars tobie pomagał z tą nauką, prawda? No gdyby nie on, to jest spora szansa, żebym się zatrzymał na drugim roku. I to też sprawiło, że mój ojciec objął go w pewien sposób patronatem, no bo tak, fajny człowiek, dobry człowiek. I zdolny student, no, powinien mieć jakieś wsparcie, skoro nie miał go ze strony swoich rodziców. Bo ciężko, żeby miał, bo byli martwi, to... Dlaczego mielibyśmy mu nie pomóc? To prawda. Koniec końców to wsparcie za dużo tak naprawdę nie dało. Choć może trzeba patrzeć na to inaczej, nie tylko tak... czysto rachunkiem zysków i strat, bardziej patrząc na człowieka, który był, który żył. Gdzieś zauważasz, że dużo osób ci się przewinęło przed oczami, ale Bastian nie ma go. I wiesz, i to jest tak, że ty mniej więcej pamiętasz, że on zazwyczaj lwią część weekendu, na pewno prawie całą sobotę spędza w klubie bokserskim, do którego chodzi. No ale po tym wszystkim tak jakby nigdy nic poszedł sobie boksować? Teraz to raczej chyba poszedł do, nie wiem, do ambulatorium albo do jakiegoś lekarza, żeby go postrzywali. Może faktycznie tak było. Mimo wszystko został poharatany też nieźle. No, to prawda. Nawet jak na boksera to pewnie było bolesne, więc gdzieś tak... Jak zbierasz, co jakiś czas ktoś tam mija, wiesz, kiwa ci głową, ktoś tam jakieś kilka słów wypowiada. Wiesz, i masz wrażenie, że w życiu Larsa panował porządek tak jak w jego rzeczach, w jego pokoju. Nie wygląda to tak, że tutaj są jakieś dziwne rzeczy, jakieś elementy, które by budziły twój niepokój, które by miały jakieś konotacje, nie wiem, okultystyczne, czy cokolwiek. No, tak naprawdę to jest pokój kogoś, kto wiedzie uporządkowane, zorganizowane życie i nie powinien w takim wieku tak nagle umrzeć, nie? Więc to ci jakoś zupełnie nie pasuje, tak jak zbierasz tego rzeczy, żadnego znaku, nie wiem, choroby, złego samopoczucia, żeby tu jakieś lekarstwa były. Przyznam szczerze, nawet chyba tego nie szukam. Nie szukam tych znaków, ja po prostu staram się zrobić tutaj porządek. Zatracić się jakby w układaniu i sprawdzaniu, co będę mógł odesłać, co trzeba będzie rozdać, a co powinno trafić do Emilii. Mhm. Jak najbardziej. W międzyczasie ty, Max, przeglądasz te książki, które macie tutaj. Gdzieś może wy, jako wy, ale też w takiej biblioteczce ta korporacja na przestrzeni długich lat swojego istnienia na pewno zgromadziła coś na zasadzie właśnie takiej własnej małej biblioteki, gdzieś w takim pokoju wspólnym, w takiej jakby świetlicy. Od sasa do lasa, można by powiedzieć, to jest skład najróżniejszych woluminów. Wiadomo, że to nie jest biblioteka uniwersytecka, więc twój dostęp jest też jakby ograniczony, ale na pewno coś może uda ci się znaleźć. Więc poprosiłbym cię o rzut na korzystanie z bibliotek, jako że jest to coś, co tutaj absolutnie jest ci dobrze znane, to z kością premiową może być to rzut. Okej. Trudny sukces. Dobrze, że ta kość premiowa, bo inaczej byłaby porażka. Więc chciałeś się dowiedzieć czegoś więcej o symbolu Dingir. Tak. Masz wrażenie, że zawędrowałeś w dość dziwne rejony, dlatego że oczywiście poza tą taką zwykłą podbudową historyczno-lingwistyczną, bo tak jak zostało już wspomniane, ten symbol Dingir jest to w zasadzie sumeryjskie słowo, które oznacza boską istotę, ewentualnie może być też używane jako taki znak oznaczający taki jakby tytuł, jak jest na przykład imię Boga, to jest poprzedzane właśnie tym słowem. Ale oprócz tego sięgasz właśnie w bardziej jakieś takie opracowania, gdzieś w zasadzie na granicy nauki i okultyzmu.
I to, co czytasz, to pierwszy fakt, że symbol jest często używany nie tylko w praktykach magicznych, ale ponoć według jakichś różnych dziwnych szamanów, okultystów, którzy fascynują się w tematach nadnaturalnych, symbol ten użyty podczas czynności magicznych ma pomóc kontaktować się z istotami z innych wymiarów. Z istotami boskimi, duchami, z innymi rasami, jak to zostało ujęte. Są pewne spekulacje prowadzone przez różnych okultystów, choć to już jest daleko poza nauką i w zasadzie u ciebie bardziej budzi taki pełen żenady albo politowania uśmiech, że Sumerowie przejęli to słowo od kogoś innego. Bo według tych dociekań, według tych teorii, symbol Dingir miał wywodzić się z cywilizacji, rasy, nie ludzi, tyle że istot zwanych Kniańczykami. Mieli to być dalecy kuzyni mieszkańców Atlantydy, którzy to przeżyli kataklizm i stworzyli podziemne imperium. I dla Sumerów byli prawie że boskimi istotami. Ja czytam to wszystko. Pochłaniam, bo mimo że to jest absurdalne, to w jakimś stopniu na pewno pozwala skupić się na czymś innym niż śmierć przyjaciela, a równocześnie mieć go cały czas w głowie. I myślę, że ja sobie skwapliwie zapamiętuję te fakty o Kniańczykach, o tym, że ten symbol może być wykorzystywany według tych podań, według tych mitów do komunikacji z istotami z innych wymiarów. I myślę, że z tymi rewelacjami pójdę do Bruna, bo Bruno interesuje się takimi rzeczami. To może przypomni mu to o czymś, o czym rozmawiał z Larsem, może o czymś zapomnieli, może to wszystko ma jakieś prostsze wyjaśnienie. Więc znachodzę go w tym jego w pokoju Larsa z książką w dłoni. Jak ci idzie? No, dobrze mi idzie, czysto jest tu aż za bardzo. Jakby stary facet mieszkał, a nie młody chłopak. No, zawsze miał pokładane pokoju w głowie, w życiu. Radził sobie. Zadawał się z nami, no nie wiem, czy miał tak bardzo poukładane. Zadawał się z tobą. Słuchaj, trochę myślałem o tym, o czym rozmawialiście w nocy i nie wiem, może uznasz to za ciekawe. On się jakichś okultystycznych rzeczy naczytał, to dlatego miał te koszmary. Patrz tutaj w książce i pokazuję mu te akapity, które wynalazłem. Te, biorę, czytam to, patrzę, kiwam mądrze głową i mistrzu gry, czy jak gdziekolwiek w rzeczach mi powolnie coś znalazłem, że mogłoby świadczyć o zainteresowaniu mojego przyjaciela okultyzmem? Nie, on był chyba ostatnią osobą, którą by pochłaniały takie tematy. On zawsze marzył za tymi podróżami i bardziej się interesował tą taką naukową stroną. Nie przez przypadek to on tobie pomagał w nauce, a nie odwrotnie. Wiesz co, ale to się nie klei specjalnie, ponieważ tutaj nie ma ani żadnych notatek. On nigdy o tym nie mówił, a wiedział o tym, że ja się tym interesuję. No przecież, wiesz, słuchaj, to jeżeli ty byś wiedział, że ja się interesuję tymi twoimi komunistycznymi bzdurami, no to przecież pierwszą byś był osobą, z którą byś o tym rozmawiał, nie? A on nie, nic takiego nie mówił, więc... No jakby tak. Patrz, komunikacja z innymi bytami brzmi jak absolutna bzdura, no ale nawet jeśli, no to... Co z tymi bytami? To, że jakieś byty porozmawiał i mu... Nie wiem, może ktoś mu mieszał w głowie po prostu. No mieszał mu ktoś w głowie, no bo widziałeś, co tam było. Emilii. Musimy się dokopać do sedna tego wszystkiego. Nie wiem.
Nie chcę siedzieć z założonymi rękoma. No ale to co byś sugerował zrobić? No bo chyba mamy... No za mało wiemy, żeby cokolwiek... Możemy pójść do tego parku i poszukać tego dziwnego człowieka o wyłupiastych oczach, albo... To nie wiem, no ja byłem dobry w tych sumeryjskich tematach, ale to jest za mało, żeby można było coś powiedzieć. Zobacz, tu nic nie ma, pokazuję ci ten pokój, te wszystkie koszule ułożone równiutko, krawaty. Ten pokój jest taki nudny, taki przeciętny, taki jakby był wynajmowany przez, nie wiem, istotę, którą kiedyś ktoś nazywa robotem. Zobacz, tutaj rozkładam ręce. Co mamy zrobić? Powiedz mi, ja to zrobię, nie? No bo to nie jest tak, że specjalnie mam coś więcej do robienia. A im więcej będę robił, tym mniej będę myślał o tym, co się wydarzyło Larsowi. Trudno mi przyznać przed samym sobą i przed tobą, że mówisz rozsądnie. Może powinniśmy po prostu odpocząć. Nic tej nocy nie spaliśmy. To jest dobry pomysł i tak zróbmy. Zjedzmy coś i odpocznijmy. Ja napiszę tylko kilka listów, zadzwonię do ojca, powiem mu, co się wydarzyło. Mhm. A ja faktycznie... Ja faktycznie udam się do swojego pokoju i po prostu spróbuję zasnąć. To jest ciężki sen, który na was przychodzi. Taki, w którym przeżywacie z powrotem te wydarzenia. Słyszycie o tych dziwnych istotach, których czytał Max, ale też widzenia, które miała Emilia, sny, które miał Lars, to wszystko jakby zwalało się na waszą podświadomość podczas snu z takim wielkim alarmem, że to, co mówiła Emilia, że takie rzeczy nie dzieją się przez przypadek, że to wszystko jakoś jest połączone, że to jest prawda. Budzicie się gdzieś popołudniem. Nie wiem, czy jeszcze nie bardziej zmęczeni. Może tak zregenerowani, tak czysto fizycznie, ale mentalnie. Czujecie się, jakbyście po prostu uderzali cały czas głową o jakiś kamień, o ścianę. Taką macie ciężką głowę też od tego alkoholu wypitego. Suszy was. Jesteście przetyrani gdzieś. Sądzę, że możecie się spotkać w tym takim spokoju wspólnym, gdzie coś można zjeść, ugotować coś sobie. No właśnie. Powiem ci, że nic nie odpocząłem. Trochę miałem nadzieję, że kiedy się obudzę, to okaże się, że to wszystko było złym snem, ale... Pusto tutaj. Zobacz, część ludzi chyba wyjechała. Może, nie wiem, na wieś pojechali, albo gdziekolwiek, żeby tu nie być. Może też chcesz pojechać do ojca? Odpoczniesz? No wiesz, kilka godzin w pociągu w jedną i w drugą stronę, no nie brzmi tak bardzo zachęcająco. Nie miałeś dziwnych snów? Nie śniły ci się Kaniańczycy, czy jakkolwiek oni się nazywali? Nie, śniło mi się tylko wydarzenia z poprzedniej nocy i świtu. Mi się nic nie śniło i to chyba dobrze. Cóż, to znaczy, że chyba nie mamy niczego w swoich mózgach. Poszedłbym do tego parku. Albo... Równie dobrze, możemy się przewietrzyć, czemu nie? Kupimy może jakiś bułek albo słodyczy i podjedziemy do Emilii też, żeby sprawdzić.
Myślę, że powinniśmy ją zostawić samą sobie póki co. Tak? Jest... Przeżywa to na własny sposób. Ja nigdy nie byłem z nią blisko, kiedy Lars żył. Szczerze mówiąc, nawet specjalnie nie darzyłem ją jakąś wielką sympatią, więc przyznam ci się szczerze, że nie wiem, jak byśmy mieli ją pocieszyć. Jak ja bym miał ją pocieszyć. Może po prostu nie chcę iść tam sam? Pomyślałeś o tym? Może nie chciałbym patrzeć na dziewczynę, której oczach ciągle widzę, mimo wszystko Larsa i to, jak o niej opowiadał, że jaka ona piękna, jaka cudowna i tak dalej. Tyle, że jestem mu tego to winien, no bo kto się nią zaopiekuje, jak nie my? No przecież ona tu nikogo nie ma. Daj spokój, przecież ona pewnie nawet tu ludzi pewnie nie zna. Widziałeś tą jej norę, to... Dobra, Bruno. Skoro potrzebujesz, żeby ktoś cię trzymał za rączkę, to nie ma sprawy. Ja próbuję to rozładować, to jest oczywiście bardzo kiepski żart, ale jakoś tam uśmiecham się do ciebie w taki spolegliwy sposób, który nie ma za zadanie żadnej złośliwości ci czynić. Ale wielki blondyn o kwadratowej szczęce tak potakuje głową, że to jest rzeczywiście dokładnie ta rzecz, której by chyba potrzebował. Ale najpierw przewietrzmy się, chodźmy do tego parku. Nie mówię, że znajdziemy tam tego człowieka, czy wpadniemy na cokolwiek, ale przynajmniej przewietrzymy głowy, a to się nam przyda. Ale jak go znajdziemy, to przynajmniej będzie ktoś, na kim będzie można wyładować to wszystko. Mam nadzieję, że szybko biegasz. Zobaczymy. Pada, mistrzu gry? Nie, jest czerwiec, jest ciepło, więc raczej jest słonecznie. Jakby świat jest wesoły, jest taki już prawie wakacyjny. Ludzie chodzą w pozytywnych nastrojach co do zasady, poza tymi, którym los się nie poszczęścił. Ale Berlin jest w całkowicie innym nastroju niż te nastroje, w których wy jesteście. Tiergarten, największy park w Berlinie, niegdyś tereny łowieckie, książąt elektorów. Jest to miejsce, które teraz po prostu pęka w szwach. Alejki są wypełnione spacerowiczami, kawiarnie mają zajęte praktycznie wszystkie stoliki. Słychać bawiące się dzieci, słychać muzykę dochodzące z różnych zaułków. Czujecie się trochę jak jacyś obcy ludzie. Jakby to nie było miejsce, w którym teraz powinniście się znajdować. Bo to nie jest sobotnie popołudnie przeznaczone na przyjemne spotkanie w gronie przyjaciół. To taki moment, w którym gdzieś jesteście zawieszeni pomiędzy tymi wszystkimi normalnie funkcjonującymi ludźmi. Bardziej oddychacie, trochę rozprostowujecie swoje kości. Rzućcie proszę na spostrzegawczość. Widzę, że absolutnie nic nie zainwestowałem w spostrzegawczość. Aha. No, to prawda. U Maxa porażka. Bruna, trudny sukces. Na niezłe rzuty masz dzisiaj. Ja po prostu wydałem w te punkty. Tak. Zauważyłeś taką postać, która gdzieś przemyka pomiędzy... Znaczy przemyka, no, że za dużo powiedziane. Ale tak porusza się między drzewami w inny sposób niż taki zwykły, spokojny spacerowicz, który szuka na przykład miejsca, żeby sobie przysiąść. Masz wrażenie, że to jest postać, która bardziej tak jakby czuła się niepewnie. Ktoś, kto trochę tak jak wy może, nie jest w tym miejscu, w którym być powinien. Zauważasz wysoką sylwetkę. Wysoką sylwetkę w płaszczu. Wyobraźcie sobie taki prochowiec, ciężki prochowiec z podniesionym kołnierzem. To nie jest pogoda na taki strój. Kapelusz na głowie, nasadzony bardzo nisko. Ja szturcham Maxa w łokcie i tak pokazuję w kierunku tego lasku. Ja nie żartowałem z tymi wygodnymi butami. Co masz na myśli? I zerkam w tamtą stronę i marsz do czoło. Myślisz, że to on? Że to ten z opowieści? Nie wiem jak ty, ale ja mam zamiar to sprawdzić. Więc wybacz mi, albo do mnie dołączysz, albo
nie wiem, przynajmniej będziesz odstraszał policjantów. I to mówiąc, zaczynam się kierować w kierunku tamtego człowieka. Widzicie, jak ten człowiek zachowuje się prawie jak byłby pijany. Nie jest chyba pijany, bo się nie zatacza, ani nie widać, żeby miał jakiś chwiejny ruch, ale przechodzi między jednym a drugim drzewem i swoimi rękoma przejeżdża po korze drzewa. Wpatruje się później w jakiś inny pniak, w zielone gałęzie i idzie w kierunku takiego jeziorka, które tam dalej jest. Wydaje wam się, jakby cały chłonął tą przestrzeń. Jakby zachwycał się takimi najprostszymi elementami, właśnie jak drzewo, trawa, gdzieś się pochyla w swoich palcach, jakby przez chwilę miele tak źdźbło trawy, które zerwał. Ty, Bruno, się skradasz? Bruno się tak odwraca trochę głowę, jak mężczyzna, jak ktoś, kto się musi obejrzeć przez ramię, czy nie jest obserwowany, ale zobaczymy, czy zwróci na ciebie uwagę. Rzucę na jego spostrzegawczość. A absolutnie mu się, nawet nie musi rzucać na jakieś ukrywanie się, absolutnie cię nie zauważa spośród tej ciżby ludzi. Ja podejrzewam, widzisz, że ja wybieram sobie jakiś punkt, który znajduje się gdzieś tam hen daleko za jego plecami, tak jakbym po prostu szedł na wskroś i on tylko całkowicie przez przypadek znajdował się na mojej drodze. Ale widzisz, to jego i ty, Max, też przerażające wręcz. Takiego słowa bym użył. Wyłupiaste oczy. Osadzone bardzo głęboko. Bardzo głęboko. Takie nienaturalne całkowicie. To jest jakaś deformacja. Bez dwóch zdań. Ja jeszcze rzucam do Bruna przyciszonym głosem, żeby też nie usłyszał nas, ale uważaj, to jest jakiś ćpun. Nie wiem. Kurwa, nigdy niczego takiego nie widziałem. Mam nadzieję, że będziesz go trzymał tak jak każdy uczciwy komunista, nie swoich pieniędzy. I to tym mówiąc rzucam się na człowieka, gdy jesteśmy już odpowiednio, żeby dopaść go kilkoma schodkami, go złapać za fraki i rypnąć go o trawę. Nie jest to trudne, bo on bardziej jakby rozkoszował się tą przestrzenią, nie uciekał, nie szedł szybko, więc jakby wyskoczyłeś przed nim, on się cofnął bardzo szybko. Widzisz, on jest taki cały jak taki patyk, taki jest potwornie kruchy, bardzo wysoki, wręcz tyczkowaty, jednocześnie kościsty. Twarz ma dziwną, bo jednocześnie wydaje ci się, że jest w nim coś z młodego człowieka, a z drugiej strony ma takie dziwnie ściągnięte rysy twarzy. I tak zamarł. To łapę go za poły płaszcza i go chcę go tak cisnąć o ziemię, tak żeby go przewrócić. Żeby go przestraszyć, żeby okay. go zdominować. No to rzuć na bijatykę w takim razie. Czy skoro go zaskoczyłem, dostanę kość premiową? Może być. Ja póki co trzymam się z boku, gotów doskoczyć, ale na razie zostawiam Brunowi. Czy gdzieś się zaznacza, że mam kość premiową, czy po prostu rzucam? To rzucasz, to wtedy patrzymy na rubrykę plus jeden. Super. Sukces. On próbuje unikać. Zobaczymy, czy mu się to uda. Nie udało mu się. Więc jakby jego ruch był zdecydowanie zbyt powolny. Ty go chwyciłeś w żelazne karby i przygwoździłeś na ziemię. Jakby przez chwilę chyba nikt tego nie zauważył. Zresztą może to dla niektórych by wyglądało tak jak trochę takie, nie wiem, przyjacielskie zapasy czy coś takiego. Nikt nie krzyczy, nikt nie ucieka, ani nic takiego, więc przez chwilę... Nikrozsądny w parku w czerwcowy poranek nie będzie się tłukł przecież, to jest... No właśnie, nikrozsądny. Znaczy już nie poranek, już raczej popołudnie bardziej, nie? Ale można tak pomyśleć, jak jest się na spacerze w takie czerwcowe popołudnie. Więc jakby on przywarł do ziemi i nie rusza się. Kim jesteś? Co nagadałeś, Emili? Kim jesteś? Go tam zaczynam telepać. Aha. Jezu, Bruno, przecież mogliśmy z nim porozmawiać, po prostu. Chce być absolutnie przerażający, tak jakby to... Zresztą podejrzewam, że to nie jest trudne, bo raz, że go położyłem, dwa, że jestem agresywny, a trzy, że go potem zaczynam telepać po kieszeniach, sprawdzać, co on ma przy sobie. Może jakieś dokumenty ma. Wiesz, przetrząsasz go. I zauważasz tak naprawdę takie dziwne elementy na zasadzie właśnie jakichś parę zerwanych kwiatów. Zauważasz też
gdzieś jakieś takie połamane ciastka, które gdzieś to tak wyglądają, jakby gdzieś ktoś je tak szybko wziął z talerzyka. Właśnie może jakiś taki niewielki spodek do filiżanki. Takie to w ogóle turbo dziwne rzeczy. Mhm. I w tym momencie dzieje się coś, co jest dość dziwne. I nim powiem, co to jest, to rzućcie proszę na poczytalność. Obaj macie porażkę, tracicie K3. Rzućcie sobie K6 i na pół. Okej. Okay. Czyli... Okrągla się w dół czy w górę? W górę. Widzicie przed swymi oczami, jak on przed wami nie leży, a stoi. Wznosi ręce tak, do góry, na zasadzie takiego gestu trochę poddaję się albo jestem bezbronny. I uśmiecha się do was. Po czym, to tak jakby obraz, który się wam wyświetlił. Po czym znów jesteście w tej sytuacji, nie? Trzymasz go na ziemi, on leży na ziemi. Ale przez chwilę to jakby mieliście projekcję jakby, że on przed wami stoi i wznosi ręce i się do was uśmiecha. Ja odrywam ręce i upadam na tyłek, na tą trawę, która na szczęście jest sucha i tak odpełzam troszeczkę od niego rakiem i patrzę na Maxa, czy rzeczywiście on coś jeszcze zauważył. Ja trochę lepiej niż ty to zniosłem, ale widzisz szok rysujący się na mojej twarzy. Kurwa, widziałem go w głowie. Kim ty jesteś, człowieku? To ty zabiłeś Larsa? To ty zabiłeś Larsa? Widzicie przed wami obraz, widzicie obraz kuli ziemskiej i taki poruszający się od Berlina linię, która idzie gdzieś w stronę Ameryki. I znów to było przez chwilę? Jakby byliście tak, jakby wisieliście w kosmosie i widzieliście linię, która po prostu kurde idzie od Berlina, taka czerwona linia w stronę Ameryki i znów jakby jesteście w parku, nie? On cały czas leży na ziemi? On jakby się tak cofnął, jakby macie wrażenie, że jakoś poruszał tak rękami w dziwny sposób, tak jakby chciał coś zrobić, ale mu się nie udało. I ja podejrzewam, że wydaje mi się, że to są odpowiedzi na moje pytanie, więc zacznę zadawać kolejne, więc ponownie się pojawia Emily. Potem skupia Franz ci kinciarczycy się pojawiają. Pojawia się to słowo, które było napisane i zaczynam go zasypywać takim trochę bełkotem. Ja jako gracz będę liczył na to, że Zguba tutaj coś wymyśli bardziej konstruktywnego. Myślę, że ja w tej chwili jestem wytrącony z tropu, bo ja najpierw upewniam się, że my widzimy z Brunem to samo w tym samym momencie w głowach naszych. Mhm. I to już jest dla Maxa przewrócenie świata do góry nogami, więc zamiast tych konkretnych pytań, które wysypują się jak lawina z ust Bruna, ja po prostu mam jedno. Kim jesteś? No właśnie, to jest ciekawe, bo jak pytałeś Bruno na temat Emilii i tego, czy tam coś zrobił, czy jest winny, czy to jakby on tutaj, nie wiem, zabił kogoś i tak dalej, to w pewnym momencie zobaczyliście obaj obraz takiego białego gołębia. Nie zobaczyliście obrazu, nie zobaczyliście odpowiedzi tylko na dwa pytania. Na pytanie o kniańczyków i na pytanie, kim jest. On się komunikuje z nami jakimiś symbolami. Przesyła nam to... Nie wierzę, że to mówię, ale on przesyła nam to prosto do głowy. Chce biały gołąb, pokój, poddanie. Ja wkładam ręce do kieszeni. Ja chciałbym mieć w tej kieszeni jedną rzecz, która mogła zostać jeszcze z imprezy. Mianowicie ta zgnieciona w kulkę, ten paszkwil, który został z imprezy. Czy mistrzu gry na to pozwolisz? Śmiało. Ja go rozwinę i tak zbliżę się do tej istoty, żeby podetknąć
jej pod bliżej twarzy tą kartkę, która jest wymięta. Ja najpierw ją na kolanie gdzieś staram się zrobić, ale bez słowa mu ją podsuwam. Tą kartkę, na której jest pokazane, jak Emily wrzuca książki do z mostu. Mhm. To ty jej kazałeś wrzucać książki? Widzisz jego przerażone oczy. No to rzuć na ten swój urok osobisty. Możesz mieć kość premiową za trochę sytuację, która jednak jest... kładzie przewagę po waszej stronie. O, tym razem porażka. A czym? Ojej, to rzut jest bardzo duży. Mógłbyś forsować ewentualnie, jeśli go na przykład będziesz bardziej tak natarczywie dopytywał. Forsowanie polega na tym, że rzucasz jeszcze raz, tyle że jak poniesiesz jakąkolwiek porażkę, to będzie dodatkowy negatywny efekt tej porażki. To zdecydowanie chciałbym to zrobić, bo chyba mi na okej, to ja ci tylko podam, jaki będzie efekt i jeszcze ewentualnie po podaniu efektu możesz w ostatnim momencie zrezygnować z forsowania. Jeśli ci się nie uda to forsowanie, to on wykona bardzo gwałtowny ruch i ta sytuacja skończy być rozmową. Niekoniecznie, że nie wiem, was zaatakuje, czy to po prostu zrobi się coś, co skończy troszeczkę tą waszą spokojną, na razie w miarę rozmowę. Okay. Jeszcze zanim podejmiesz decyzję, w momencie, w którym ty przypadłeś do niego z tą kartką, ja rzucam do ciebie jeszcze hasło. Ja wiem, że to się dzieje w przeciągu sekund, więc możesz nie usłyszeć, możesz zignorować, ale rysunek z grotem, pokaż mu grot. Ja podejrzewam, że dokładnie też w tym momencie, jakby gdy widzę, że on jakby nie zrozumiał, to jeszcze te oczy przerażone, to jeszcze dodatkowo ten drugi mu podetknę i wtedy sobie rzucę, dobra? Okej, okay. No to jest właśnie tak warunek być... forsowania i dalej z kością premiową oczywiście. Wierzę w ciebie. Trudny sukces, wracamy do formy. Widzicie obraz, dość dziwny obraz, bo przedstawia on w podziemnym korytarzu jaskini pokrytej krwawymi znakami Dingira. W tym korytarzu podziemnym widzicie trzy takie istoty. Jego i dwie jemu podobne. Trójkę takich ludzi. Jeśli przyjmiemy, że to są ludzie. I ta dwójka, on jest trzeci, ta dwójka stoi obok siebie, on stoi tak jakby naprzeciwko nich i patrzą na niego tak groźnie. I nagle otwiera się coś jakby taki jaśniejący punkt, takie światło i oni wchodzą w to światło, jeszcze rzucając mu takie groźne spojrzenie. On jakby, oni w to wchodzą, znikają, on się tak rozgląda i w ostatnim momencie wskakuje tam w ten jaśniejący punkt. I to się zamyka i cała trójka znika. To jest ten tunel ze snu. Tak, ale rozumiesz coś z tego? To jest... On zaczyna gestykulować. Dwójka odeszła. I ty też... Czy ty przed czymś uciekasz? Może ty coś chronisz? To wyglądało jak jakaś kaplica tak naprawdę. Bo i Oni cię tu wygnali? Widzicie jeszcze jeden obraz. Widzicie taki piękny wschód słońca nad Tiergartem. Widzicie, jak on się przechadza pomiędzy tym wszystkim. Z takim pełnym upojenia wyrazem twarzy, jakby był zachwycony przyrodą. Ty chcesz tu być? To ich rozgniewało. Jaki to ma związek z Larsem? Widzicie jeszcze jeden obraz. Widzicie, jak nad Larsem pochyla się ta dwójka. Widzicie, jak za Emilią idzie ta dwójka. Oni coś od nich chcieli. A ty się przeciwstawiałeś im?
a się zaczynam już trochę delikatnie irytować, więc staję, tak zrywam się jakby na równe nogi, mówię, ja nic z tego nie rozumiem. Cholera, no jeżeli... co oni od niej chcieli? Jeżeli oni chodzili za nim i za nią, to znaczy, że ona też jest w niebezpieczeństwie. I patrzę się na te słowa właśnie, na tego obcego. A ten grot pokazuje na ten papier, pokazuje, co się stało mojemu przyjacielowi, który to zrobił. I rysuję, już zaczynam rysować patykiem na ziemi tą dwójkę, która stoi w jednym miejscu, jego, który jest osobno, i pytam... Kto to zrobił? Kto to zrobił? Ty to zrobiłeś, czy ta dwójka zrobiła? Kto za to odpowiada? Widzicie takie zestawienie. On stoi obok człowieka, który jest takim małym dzieckiem, a potem tam ta dwójka stoi obok dwóch takich rosłych, dojrzałych mężczyzn. Ja jestem bardzo, jako moja postać jest bardzo inteligentna, chciałbym starać się to zinterpretować w sposób prawidłowy. Możesz rzucić na pomysłowość, czyli na swoją inteligencję w takim razie. Przepraszam, ale to... Nikt nie powiedział, że to będzie proste. Porażka. Też chcę się spuszować. Chcesz? Dobra, to wiesz co tutaj... To Max? Ja skorzystam może z tej samej po prostu możliwości i też rzucę. Trudny sukces. I tak jest. On jest po prostu dzieciakiem. Oni są dorośli i poważni, on jest dzieciakiem. Czy ty mi to mówisz? Tak, tak, oczywiście. Ja patrzę takim trochę obrzydzeniem na tego człowieka i tak... I może on nas zaprowadzi do tej dwójki. Co wtedy zrobimy, jeżeli on jest... Może oni będą w stanie coś odpowiedzieć, bo on chyba nic nie wie. Jak Larsa. Czy oni zabili Larsa i pokazuje na tą dwójkę? Czy oni skrzywdzili mojego przyjaciela? Czy on potaknął głową? Tak powiedział, jakby może tak, może nie, nie jest pewny. Tak to trochę wyglądało. Pokiwał, ale też wzruszył ramionami jednocześnie. Ja, tak jak wcześniej Bruno tracił trochę cierpliwość, tak teraz Max się zdenerwował. Może powinniśmy ciebie skrzywdzić i wtedy zobaczycie, jak to jest, kiedy ktoś się bawi waszym życiem. On znowu wykonuje gest rękami i znika. Nie ma go, po prostu, widzicie? Uleciał, tak jakby go wiatr zwiał. Cofam się parę kroków, opieram plecami o drzewo i zsuwam się na ziemię, chowając na chwilę twarz w dłoniach. A ja wręcz przeciwnie, ja patrzę stojąc, bo jest dosyć ważna rzecz, bo jak przeszukiwałem go, to ja wyrzucałem mu te rzeczy, które on zebrał z kieszeni. I one tam, podejrzewam, że leżą nadal, te kwiaty, ten talerzyk. One nie zniknęły razem. Słuchaj, nagle widzisz, jak one się podnoszą. Jeden po drugim zaczynają lewitować. Faktycznie zrzucam się w to. Tak rzucasz po prostu... się, i wiesz, i widzisz, tak. Widzisz, Max, jak wylatuje Bruno, trzymając za poły płaszcza gościa, który znowu się pojawił. I wali o korę drzewa, nie? I go, strzelam go w plombę. To okej. No tak, dobrze. Żeby go ogłuszyć, czy coś takiego, no bo zaraz nam ucieknie, nie? Dobrze, to rzuć na bijatykę w międzyczasie, ja rzucę taką jedną kasetką na spostrzegawczość ludu wokół. 83. Jakoś tak, tu jest dużo drzew. Jesteśmy dokładnie w klombie jakimś tam. Dzieje się po prostu, dobrze. Jest, wiadomo, czerwiec, wszystko jest zarośnięte ładnie. Ale ty masz porażkę, o dziwo. A testów walki nie można forsować, tak z góry tylko mówię. Więc to jest tak, że wiesz, że ty uderzyłeś, ale byłeś na tyle jakby w ogóle
zdziwiony tą sytuacją, taki trochę w szoku, że po prostu poczułeś tylko praktycznie drzewo pod swoją pięścią, w ostatnim momencie trochę ją zatrzymałeś, żeby nie przyrąbać i nie rozwalić sobie tej pięści. On jakby, masz wrażenie, że jest troszeczkę przez chwilę w takim, czuje się jakby był w potrzasku, ale chyba ostatecznie nie chce pozostawać dłużny i widzisz, jak tymi swoimi dość kruchymi łapami, ale jednak robi gest w swoją stronę, ale to jest jakieś takie nieporadne, nie wiem, złapanie, odepchnięcie. Nic ci to nie czyni. Tak gdzieś, Max, widzisz, że oni są w takim dziwnym trochę potrzasku nawzajem. Ja zrywam się, widząc to, co zrobił Bruno, i po prostu też rzucam się za nim z opóźnieniem, ale jednak przypadam też do tej istoty i staram się pomóc Bruno ją. Może nie znokautować, ale po prostu przytrzymać, żeby on miał lepiej. On zawsze się zajmował laniem innych. Ja zawsze byłem pomocnikiem tylko. Dobrze, to rzuć może po prostu na swoją siłę. Zobaczymy, czy będziesz w stanie go przygwoździć skutecznie, tego kolegę. Porażka. Blisko pecha. Jeden punkt do pecha, tak tylko powiem. Więc no, jakby Maksymilian, ty skoczyłeś, ale jakby takie zakotłowanie tutaj, tyle rzeczy się dzieje, że trudno odnieść sukces. Jakby on się zaczyna wyrywać, Bruno. Ty wiesz, że on jakby nie za bardzo ma postawę bojową i to troszeczkę zaczyna być już... wymykać się spod kontroli, cała ta sytuacja. Jak on machnął tą pięścią, to ja będę starał się ją przechwycić takim rzutem zabastniczym, uderzyć nim o ziemię. Dobra. Sukces. Chyba on znowu leci na trawę, nie ma dzisiaj szczęścia. Zadar nie z tymi, co trzeba. A gdzieś wyżywasz się też, te wszystkie swoje emocje w zasadzie czujesz, że wytrząsasz już drugi raz, powalając go. Jak go rzucę na ziemię, to będę starał się mu wykręcić ręce tak z tyłu. Mówię, zwiążmy go. Czym? Paskiem, no a jak to czym? Paskiem go wiąż. Wyciągam pasek ze spodni i staram się związać mu nadgarstek. I tak rozglądam się teraz za tymi ludźmi i tak... Co my powiemy? Co my powiemy? I patrzę na twarz tego gościa. On wygląda jak jakaś taka osoba z przytułku dla osób chorych psychicznie albo coś takiego, prawda? To jest twój brat i on uciekł z domu. I musimy go zaprowadzić do domu. No bo jak go będziemy prowadzić, to się policja do nas przyczepi. Później się nad tym zastanowimy. Już trzymajmy jego ręce, trzymaj jego, wiąże. On jakby zamarł. Wychodzicie z tej alejki, jakby wiecie, od razu widzicie mundurowego policjanta, który was zobaczył, uniósł lekko jedną brew, uśmiechnął się trochę, jakby znalazł świeżą ofiarę i idzie w waszą stronę. Dobry wieczór, panowie. Jakieś problemy? Oj, to nie jedne. Nie, mój brat po prostu. Może je wspólnie rozwiążemy. Pana brat. Ale jakiego domu? Naszego domu. Mój brat jest... Tutaj zerkam na człowieka, istotę, którą prowadzimy. Mój brat urodził się trochę ze słabowitym umysłem i nie tylko umysłem i czasem... Pan kogoś takiego problemy. W domu trzyma? Nie chcieli go oddać do przytułka. Ja mówiłem, że to jest bez sensu. Takie dziwadła powinny być w przytułkach. Mówiłem ci, że matka się uparła. Wiesz, że jakby ode mnie to zależało, to by... Zresztą, nieważne. Panie władzo, nie chcemy sprawiać kłopotów. Wiem, że jak to wygląda, ale rozumie pan trochę... Sytuacja jest wymagająca. Zamówię taksówkę i nie będziemy sprawiać żadnych problemów. Pakujemy go w taksówkę, odwieziemy go do domu kolegi i... Chciałem sobie tak delikatnie spróbować skorumpować tego policjanta. Mówię, nie ma sensu, żeby tutaj... Max, ty najwięcej tutaj mówiłeś, więc rzuć może na perswazję z kością premiową dzięki pomocy Brunona. Porażka. A wiesz co, raz się żyje. Możesz wydać może szczęście. Wydam szczęście, dokładnie. Okej, 13 punktów musiałbyś wydać. Żeby dokładnie do prawda, sukcesu. Prawda, że raz się żyje. Więc jakby on się tak jeszcze uśmiecha i mówi, a wiedzą panowie, że to jest niezbyt
pożyteczny społecznie element, z całym szacunkiem, więc ja bym się zastanowił jednak nad tym przytułkiem, bo to no, rozumieją panowie, co ja mam mówić. Przekażę mojej rodzicielce, bo ja jestem tego samego zdania, ale wie pan, no. Sentymenty. No tak, tak, rozumiem, kobiety takie są. Dobrze, to proszę tylko raz, żeby tutaj nie robić niepotrzebnego widowiska i nie straszyć tutaj ludzi, dobrze? Naturalnie. Ja już gwizdam na taksówkę. Panowie albo właśnie do tego przytułka, albo proszę lepiej pilnować, bo jak się jeszcze raz spotkamy, to mogę już nie być tak pobłażliwy, albo jakiś inny mój kolega, który panów zatrzyma. Uszanowanie. Uszanowanie. Dziękujemy. Na was patrzę trochę, jakbyście byli takimi niegrzecznymi dziećmi jeszcze na koniec. No i wsiadacie do taksówki. Taksówkarz tak tylko spojrzał. Pytał gdzie. Dorota z czasy. A może do Emilii go zabierzemy? Tam nikt nie będzie widział. Masz rację. I podajemy mu nowy adres. Tak jak to usłyszał, to się... To tylko usłyszeliście, że ten kurs będzie 20% droższy za dodatkowe usługi. Aha. I tak, zawozi was tam. Zapłaci. Tak. Wiecie, że zawozi was w taką okolicę, gdzie nikt nie zadaje pytań, niepotrzebnych pytań. A więc tam już możecie być spokojni. Wprowadzacie go do tego pustego mieszkania. On jest cały czas taki spięty, przerażony, nie? Macie wrażenie, że co jakiś czas próbował machać tymi rękami, wykonywać te gesty, które wtedy sprawiły, że zniknął, ale te skrępowane ręce sprawiły, że mu to skutecznie na razie przynajmniej zablokowaliście, nie? Ja podejrzewam, że my jedziemy i gadamy w tej taksówce. Jakieś farmazony podejrzewam, słyszy ten kierowca. Czy to są czary? Czy on potrafi być niewidzialny? Czy... No bo nie da się tego nie komentować, podejrzewam. Mhm. I to podejrzewam, że ci Kniańczycy też padają kilka razy. Ja staram się zachować tutaj zimniejszą nieco krew, gdzieś jeszcze nie wychodzić z tej roli upośledzonego brata i jego opiekuna, ale widać po mojej twarzy, że bardzo poważnie traktuję te wszystkie twoje słowa i nie mogę się doczekać, kiedy będziemy mogli porozmawiać bez dodatkowego towarzystwa, więc kiedy docieramy do tego mieszkania, co my z nim teraz zrobimy? Posadzimy na zydlu i weźmiemy dużo papieru i będziemy rysować, no i może on coś będzie rysował. Może on może, nie wiem, cholera, nie pomyślałem o tym, co z nim zrobimy. Te jaskinie, które nam pokazywał, których śnił Lars, one były pod bramą Branderburską. Tak? Nie, one były w okolicy gdzieś się tam wychodziło, w parku na pewno jakimś, albo w klombie, nie wiem. Mamy mapę tutaj, idę szukać mapy Berlina. Tak, weź mapę i pokażemy mu to, niech nam wskaże. Podejrzewam, że Emily, skoro jest obcokrajowczynią i to może coś takiego posiadać. Pytanie, czy znajdzie. Może gdzieś jeszcze z pierwszego roku, jakiś taki stary plan, nie? Gdzieś tam w takich szpargałach z tyłu szafki znajdujesz coś takiego. Gdzie są twoi rodzice? Tam jedną rękę mu odblokowujemy, podejrzewam, żeby mógł pokazywać. Przez chwilę zrobię taką minę, jakby jego zdziwiło to pytanie. Widzicie podziemne tunele. To teraz na spokojnie może wyciągnę... Wezmę kartkę, narysuję tak, jak będę potrafił czaszkę człowieka, po czym strzałkę i ten grot jeszcze raz na naszkicuję, który znajdował się w głowie Larsa i spytam, czemu oni mu to zrobili? Musisz coś wiedzieć. I przez chwilę tak jakby wznosi swoje oczy, tak jakby coś mu nagle zatrybiło w głowie. Widzicie taki obraz mężczyzny w jakimś takim długim płaszczu, szacie, z takim kosturem w ręce, który wznosi swoje ręce, wypowiada jakieś dziwne słowa, tak wygląda jak takie stereotypowe przedstawienie czarnoksiężnika i nagle otwiera się ten taki jaśniejący punkt, z którego wychodzą ci dwaj Kniańczycy i oni przed nim klękają, przed tym człowiekiem, ale na całą trójką unosi się jakiś taki wielki cień.
Czy rozpoznajemy tego człowieka z kosturem? Macie wrażenie, że to taki jest generyczny człowiek. Jeśli bardziej chodzi o przedstawienie schematu niż wskazanie jakiegoś człowieka, którego znacie. Max, czy myślisz, że oni wypełniają zlecenie kogoś? Kurwa, nie wiem, co oni robią, ale dlaczego wybrali Emily Larsa do tego wszystkiego? Rozumiesz? Przecież Lars nawet nie babrał się z takie rzeczy. Nie, to nie było tak. Słuchaj, to co powiem może wydawać się szalone. Ale posłuchaj mnie, bo może być w tym odrobina prawdy. Bo Emily mówiła, że te stwory ją ostrzegają, żeby nie bawiła się w takie rzeczy, żeby wyrzuciła, tak? On miał wizję na temat tych stworów i to wygląda, jakby te stwory wcale nie chciały go skrzywdzić, tylko jakby chciały go przekazać mu informację, że mają uciekać, tak? Wiesz, bo może nie chciały go krzywdzić, a coś im kazało go skrzywdzić. A kiedy on został skrzywdzony? Wtedy, kiedy walczył z Bastianem. To jakby on się chciał zemścić i nie wiem, i... Pomyśl sobie, no jeżeli tutaj jest ktoś, kto ich kontroluje, no to jaka gnida byłaby w stanie coś takiego zrobić, jak nie on? Przecież on to, co zrobił ten paszkwil z Emily, tylko tacy źli ludzie mogliby się babrać w takich Przecież rzeczach. Przecież sam wcześniej mówiłeś, że on co najwyżej nadaje się do przerzucania gnoju w folwarku. Nie wiem, może to nie on, może to jego kolega, z którym był. Może to jego ojciec na przykład, który czuwa nad synkiem, albo może to... nie wiem. Jedną rzecz powiedziałeś, że oni ostrzegali Emily przed... Przed czym ją ostrzegali? Przed czytaniem tych ksiąg. Co to były za księgi? To nie były chyba w takim razie uniwersyteckie podręczniki. Nie, no ona powiedziała nam, jakie to były książki chyba, nie? No ona wam powiedziała, że jakby z tego wynikało, że ona się uczyła z tych książek, więc raczej to było coś faktycznie akademickiego, nie? Przynajmniej tak wynikało z jej słów. Co ona ma teraz w planie zajęć? Wiesz, gdzieś tam może patrzysz na taką wydrukowaną broszurę. Nie ma tam niczego, co by jakoś wam śmierdziało powiązaniem z takimi tematami, nie? Bardziej już gdzieś na etapie jakiegoś renesansu, Europy i tak dalej. Naszym jedynym sensownym tropem, Bruno, są te cholerne podziemia, gdziekolwiek się one znajdują. Albo właśnie Emily jest tropem, ponieważ jeżeli oni wcześniej przekazywali takie wizje, to może ona jest jakby bardziej podatna na to i może ona będzie w stanie zrozumieć te rzeczy. Tak. Ale z drugiej strony, ja nie wiem, czy chcę to mieszać w tą dziewczynę. I co z tym? Co z nim? Co my z nim zrobimy? Nie wiem, czy możemy go wypuścić. Widzicie przez chwilę obraz, jak on spokojnie wchodzi do parku Tiergarten. Kim jest władca tych starszych? Gdzie go znajdziemy? Może wiesz, gdzie możemy go znaleźć? Pokaż tylko na mapie, on się nie dowie o tym. My, skoro on... Ja wiem, że on ich zmusza do tego. Ja wiem, że on ich zmusza, no bo pokazałeś to. Że nikt nie klęka przed nikim. On ich zmusza przed tym. My jakby znowu widzicie ten obraz i to jest takie jakby rąbnięcie tego obrazu, jakby cię wręcz Bruno wytrąca. I teraz jeszcze mocniejszy jest ten cień. Cień czegoś potężnego, który wisi zarówno nad klękającymi Kniańczykami, jak i też nad czarnoksiężnikiem, przed którym oni klękają. Jakby to pokazuje, jakby ten cień przytłacza czarnoksiężnika. On jest w zasadzie taką jakby marionetką, by się wydawało. Może nawet w tym obrazie są takie jakby linie, jakby on był taką pacynką, jakby coś u góry pociągało za wszystko. Mhm. Czy ten cień, ja zwracam się do stworzenia, czy to zło ma tutaj trafić do Berlina? Bruno, kurwa. Nie możemy.
musimy coś z tym zrobić. Ja biorę rękę tego stworzenia, ale tak delikatnie i przesuwam nad mapę. Patrzę mu się w oczy i mówię, powiedz gdzie, możemy go znaleźć, a ciebie uwolnimy. I pójdziesz do parku i będziesz zbierał kwiatki i tam będziesz się bawić, tak? Tak na ciebie patrzy. I te słowa jakby faktycznie wlały nadzieję w jego serce. A... I robi coś. Z jednej strony to wam może pomaga. Z drugiej strony cholera nie pomaga. Bo robi taki duży okrąg nad dzielnicą Grunewald na obrzeżach Berlina. Tam jest tysiące. Znaczy może nie tysiące, bo to jest taka bardzo elegancka, przyjemna dzielnica. Tam jest las, tam są rezydencje bogatych ludzi, jest przyjemnie, ładne domy, posiadłości. Ale jest ich dość sporo mimo wszystko. Zawsze jakiś początek. A może jest tam jakiś symbol, który moglibyśmy znaleźć to miejsce? I tak patrzę na tą kartkę i rysuję jakiś krzyż, gwiazdę Dawida rysuję, jakiś taki złamany krzyż protestancki. Mówię, czy jest tam gdzieś jakiś symbol? Taki, żeby można było zobaczyć? Może jakoś... Kurde, nie wiem, Max, ja już kombinuję tutaj za bardzo. On tak przez chwilę się waha i później widzicie obraz domu. Nie sądzicie, że on wam pokazuje jakiś konkretny dom, bo jakby wiedział, no to by wam pewnie pokazał, ale po prostu to jest jakiś dom, który jest pokryty tak leciutko jakby takim szarawym nalotem, tak jakby zaczął przemieniać się w skałę. Trochę tak to wygląda. Ty to wyczuwasz, prawda? Znowu widzicie obraz, jak on wchodzi do Tiergarten. Puścimy go? Zaprowadzimy cię do ogrodu, zaprowadzimy cię do parku, ale najpierw pójdziesz z nami na spacer. Nie no, to musimy go... Co ty chcesz zrobić teraz, Max? Niech nas zaprowadzi tam, gdzie to jest. A potem niech sobie idzie, gdzie chce. Niedługo będzie noc, będziemy mogli poruszać się w miarę swobodnie. Wiesz co, on nas tam nie zaprowadzi. On tak silnie reagował, jak myślał o tym, że... zmusić. Nie wiem, rozglądam się wokół, mój wzrok pada gdzieś na nóż leżący na blacie kuchennym. Widać, że jestem zdesperowany. Ja kładę rękę Maxowi na ramieniu i tak przychylam głowę, mówię, naprawdę? Nie wiem. Dzięki temu możemy odkryć, co stało się Larsowi. Uratować Emily, bo być może jej grozi to samo. To Max, to ty weź ten nóż, ale wykorzystaj go na tym, kto sprowadził śmierć na Larsa, a nie na tym stworzeniu. Co? Możemy się tak umówić? Oni. Ja opuszczam twarz, trochę zawstydzony chyba, kiwam głową, nie odzywając się. Ja powoli sięgam do tej istoty i zaczynam rozpinać ten pasek, którym jest przywiązana druga ręka tego stworka. No, on tak ciężko oddycha, taki jak trochę przerażone zwierzę, nie? I rozpinam tak, żeby miało obydwie ręce wolne i tak podnoszę powoli ręce do góry i się pytam, czy chcę, żeby go zaprowadzić do parku. Chcesz? Możemy ci... On jakby tak wstaje i zaczyna powoli iść w kierunku drzwi. Pójdź go. Jeszcze idzie. Za tym odchodzącym stworem mówię... Przepraszamy, ale my musieliśmy wiedzieć, bo Lars to był nasz przyjaciel i on by zrobił dla nas to samo, wiesz? On się tak jakby uśmiecha, tak jakby coś powiedział na zasadzie, rozumiem sprawę, robi gest dłoni, rozpływa się.
Musimy sprawdzić, czy z Emily wszystko w porządku. Przygotować się do poszukiwań. Ja mogę jeszcze poszukać w naszych podręcznikach, czy ci mityczni kniańczycy, o co z nimi chodzi, bo nie sprawdzaliśmy tego hasła. Wiesz co, ja też zrobię jedną rzecz, ja... ty szukaj, a ja podzwonię, wiesz, podzwonię po naszych absolwentach i spytam się, czy ktoś z nich mieszka w tamtej dzielnicy, albo i też może w dziekanacie spytam, ale nie, dziekanat jest zamknięty. No to pójdę do starosty naszego i on na pewno coś będzie w stanie powiedzieć. To nie jest w żadnym wypadku tak, że to jest przypadek, że to się wydarzyło u nas. To nie jest przypadek, to jest jeden z nas. Ten koleś z kijem. Co myślisz, że te plotki, które o nas powtarzają na mieście, to jest coś... To z tym ma wspólnego, że nasze stowarzyszenie jest sektą? Ja patrzę się na ten nóż, który chciałeś podnieść przed momentem i mówię... W każdym z nas jest coś mrocznego, więc może to jest trochę w tym prawdy. Po czym przenoszę wzrok z noża na ciebie. Dobrze. Tylko Bruno, bądź ostrożny. Nie chciałbym, żeby tobie też coś się stało. Masz rację, to trzeba dyskretnie załatwić. To może to co do Emily? Pojedziemy do szpitala? Do Emily i do naszego... Do naszej kamienicy potem. Mhm. Ty rozpytasz, ja poszukam dokumentów. Z Emily jest wszystko w porządku, na tyle, na ile może z nią być. Jest bezpieczna i gdzieś sama przyznaje, że skoro już tutaj wszystkie formalności zostały dopełnione, gdzieś może to nawet był moment, w którym ciało Larsa, jakkolwiek by to nie brzmiało, wczoraj o tej porze zaczynała się impreza. Zostało zabrane do kostnicy i ona tak patrzy na was i mówi: no to chyba wrócę już do siebie, prawda? Bo już chyba bez sensu, żebym siedziała w tym domu pogrzebowym i tak mu nie pomogę. Masz rację. Wiesz co, ja ci zamówię taksówkę, a ty postaraj się coś zjeść, bo można zapomnieć o tym. Zjedz, wypij tej herbaty, masz pyszną herbatę i odpocznij. I nie myśl o tym już, bo nie myśl, już wszystko będzie dobrze. Tylko Emily, wiem, że to może być trochę dziwne pytanie, ale pamiętasz tytuły książek, których się pozbyłaś? To były podręczniki, prawda? Programowe. Tak, to były najzwyklejsze książki. Tam nie było żadnych książek Larsa przypadkiem? Bo chyba jednej brakowało mu, jak sprawdzałem też, które wypożyczył. Nie. Ja się uczyłam do egzaminu. Dobrze. To dobrze. No. Dziękuję wam. Nie ma za co. Wszyscy jesteśmy w tym razem. Szybko, w zasadzie praktycznie nawet piechotą udajecie się do waszego domu, tak naprawdę. Na Dorotenstrasse 105. Bruno, ty chcesz rozpytać wśród ludzi. Ty, Max, chciałbyś poszukać trochę więcej. Tak jest. Tym razem po prostu chcę wyszukać hasło dotyczące Knianu. Na tej zasadzie, że chcę się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego czegoś, co nam potencjalnie zagraża w tych wizjach. Dobra. Tego cienia. Co oni mogą czcić. To rzućcie obaj na... To obaj wykonajcie rzuty. W przypadku Bruna obaj z kością premiową. Ja się właśnie zastanawiam, czy skoro szukamy rzeczywiście kogoś z naszego stowarzyszenia i przy okazji kogoś, kto jest na tyle bogaty, mogę się posłużyć umiejętnością majątności? Niech będzie, bo to są takie trochę kontakty, nie? Takie to old boys network trochę.
Więc trudny sukces. Trudny sukces. Dobrze, moi drodzy. Max, ty gdzieś w jakichś totalnie zakamarkach biblioteki, nie wiesz nawet w ogóle, w jaki sposób ta książka się tu znalazła. I chyba nawet nie chcesz poznawać tej historii, przynajmniej na razie. Znajdujesz książkę o tytule To, co ukryte, autorstwa amerykańskiego geologa Erona Travisa, który to w tej książce opisuje swoją niesamowitą historię, w której to dzięki przejściu w kopalni w Oklahomie w Stanach Zjednoczonych dostał się do podziemnego imperium rasy kniańczyków. Pięć godzin temu byś uznał, że to są brednie. Teraz czytasz to i zastanawiasz się, czy ten gość naprawdę tam był. A on tam się trochę ukrywał, trochę ich podglądał. Jakoś mu się udało przeżyć. Nie wiesz jak. Faktycznie potwierdza jakby to, że to jest lud, który jest dalekim, jakby daleką gałęzią Atlantydów. Jest to lud, który przede wszystkim uwielbia dostawać liczne bodźce intelektualne i emocjonalne, przez co specjalnościami kniańczyków są tortury i eksperymenty naukowe. Ale najgroźniejsi z nich służą pewnemu bytowi. To znaczy, kniańczycy mają rozbudowany panteon bóstw, ale tacy, ci najbardziej tacy właśnie groźni, czy nawet zabójczy, służą bytowi. Kiedy patrzysz na nazwę tego bytu, mimowolnie czujesz, jak lekko drżą ci ręce. Czujesz takie instynktowne spięcie całego organizmu. Takie jak człowiek gdzieś tysiące lat temu tak reagował, kiedy w dziczy leśnej natrafił na drapieżnika i czytasz słowa, służą pełzającemu chaosowi. Ja myślę, że zostaje to we mnie na długo, że ja tkwię z tą książką w dłoniach, sam nie wierząc sobie, że po prostu to trafia do mojej głowy, że teraz się to wydaje takie realne. Tak. Jest jeszcze jedna rzecz, kiedy jeszcze przeglądasz, czytasz o niesamowitych mocach kniańczyków, o tym, że są oni mistrzami telepatii, przekazywania obrazów między umysłami. Niektórzy nawet mogą rozmawiać telepatycznie. Potrafią materializować i dematerializować rzeczy. Sprawić, że coś się gdzieś pojawia albo znika, a potem się w innym miejscu pojawia. Potrafią także operować bronią, która emituje wiązki czystej energii, porażając ich wrogów. Jest ponoć tylko jedna rzecz, która osłabia ich moc. To jest coś takiego, jak ktoś ma przy sobie dużo drewnianych figurek różnych bóstw. Najlepiej takich kojarzących się z dobrem. A najlepiej, gdyby jeszcze te figurki były z poświęconego drewna. Chociaż jak to czytasz, to masz wrażenie, że to już jest bełkot koś, kto za dużo się naczytał o czosnku na wampiry i tym podobne. Tak, ale notuję wszystko gdzieś tam w swoim notesie, który przywiodłem sobie do lektury i kto wie, każda z tych informacji może okazać się przydatna. Czy jest tam coś na temat tego, czy istnieje zagrożenie, że mogą przyzwać ten pełzający chaos do świata? Wiesz co? Jest tam taka wzmianka, że pełzający chaos, Bóg o tysiącu maskach w końcu stąpi na ziemię i zniszczy wszelkie życie. Wszystko to, co nie zegnie przed nim karku, czeka zagłada. Nie wiesz, na ile jest to możliwe,
na ile jest to prawdziwe, ale gdzieś jest informacja o tym, że ta wielka niszczycielska siła może być zagrożeniem. Może być zagrożeniem. Te wizje płonącego, niszczonego Berlina, o którym wspominał Lars, nie wydają się już teraz tylko majakami sennymi. W międzyczasie, Bruno, sądzę, że zadzwoniłeś do zeszłorocznego absolwenta Jensa Holtzmana, w zasadzie Jensa von Holtzmana, a w zasadzie, żeby jeszcze ująć dokładniej, po zeszłomiesięcznym zgonie jego ojca, to barona Jensa von Holtzmana, który jest zawsze takim rubasznym, miłym kolegą był. Bruno, kopę lat powiedz, żyjesz jakoś tam na tym uniwersytecie jeszcze? Pozdawałeś? Co, mam ci zapłacić za przekupienie profesorów przed sesją? A wydaje mi się, że sobie z tym poradzę. No, to co cię trapi? Pamiętasz Larsa? Larsa? Tak, pamiętam. Czy jedziesz na pogrzeb? Ojejku, co się stało? Właśnie nie wiem. Ale może będziesz w stanie mi pomóc. Mhm. Mów dalej. Nie chcę mówić zbyt wiele, bo wiesz, im mniej wiesz, tym lepiej śpisz, ale rzecz jest przykra i może dotyczyć, wiesz, nas wszystkich, tego, co się mówi. To nie brzmi dobrze, Bruno. O naszym domu. Kto z naszych studentów bądź absolwentów w tym momencie gości, i tutaj wymieniam tą dzielnicę, której nie zapisałem, bo była nazwa trudna. Grunewald. W Grunewaldzie. Cóż, taką chwilę ciszy. Bruno, oboje wiemy, co stoi za tym pytaniem i obaj wiemy, że za tym pytaniem nie stoi nic dobrego. Mylisz się. Absolutnie. Za tym pytaniem stoi moja bezwzględna wdzięczność, pomoc koledze ze względu na pamięć Larsa oraz to, że nikt więcej o tej rozmowie się nie dowie. Na pewno nie ode mnie. Rozumiem. Zatem odpowiem ci na to pytanie, jednak z pełnym przekonaniem, które mam wrażenie, że weźmiesz sobie też do serca, że wszyscy, zarówno obecni, jak i byli członkowie, jesteśmy kompanami, braćmi i nie wyrządzilibyśmy sobie nawzajem krzywdy. Więc odpowiem na twoje pytanie tylko i po to, mój drogi Bruno, żebyś mógł sprawdzić swoje wątpliwości i je jak najszybciej rozwiać. O niczym innym teraz nie myślę. Naprawdę. Dobrze. Zatem, rozwiewając twoją ciekawość, zapewne sądzę, domy rodzinne naszych przyjaciół. Jest tam wiele takich domów rodzinnych, ale jeśli cię interesuje, czy któryś z nich tam mieszka, to teraz wykaże się pewną niedyskrecją, ale rozumiem powagę sytuacji. Z tego, co słyszałem, Johann von Falkenburg jakiś czas temu kupił tam sobie niewielki domek do organizowania przyjęć. Zabaw. Tak, zabaw dla jego najbliższych przyjaciół i żeby mieć trochę swobody. Rozumiesz, wszyscy tego czasami potrzebujemy. A na Dorotenstrasse czasami jest dość ciasno. Zwłaszcza teraz, wiesz? Tak. Zwłaszcza teraz. Wierzę w twój rozsądek, Bruno. Ja też chcę w to wierzyć. Mówię, po czym odkładam słuchawkę. I zostawmy was i widzów na tej informacji. Na tych informacjach w zasadzie. Zobaczymy,
jak to dalej się potoczy, jakie będą efekty tego waszego śledztwa, czy dobre, czy nie. Czy Lars zostanie jakoś pomszczony, albo czy Berlin lub przynajmniej jakaś jego część uratowana. No nic, zapraszamy was dalej. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. Wbijajcie też na wszystkie tutaj fanpage i kanały podlinkowane w opisie. Ale przede wszystkim wbijajcie na Pogoń Ruska, ponieważ oni potrzebują pieniędzy, żeby pogonić Ruska. Tak, zdecydowanie. I robią to naprawdę świetną robotę, więc tak, brawo. Bardzo dużo, jak zwykle zapraszamy do przynajmniej zerknięcia na ich fanpage i zainteresowania się opcją wsparcia, bo my to zrobiliśmy, a w zasadzie przede wszystkim moi gracze to zrobili i miłe rzeczy pod każdym względem z tego powstają. No nic, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć.